Witamy serdecznie. Wróciliśmy na stare miejsce. Chciałem powiedzieć na stare śmieci, ale nie wypada. Wróciliśmy do Sanatorium Bałtyk i witamy tu Państwa serdecznie. Audycja jak zawsze do tej pory odbywa się na żywo. Chociaż były czasy, kiedy nagrywaliśmy cokolwiek. Jarosław Banaś, Jolanta Kowalska-Urbanowicz. Jesteśmy na posterunku. Studio Bałtyk się rozpoczęło. Karta dań. Karta dań, a w karcie dań dzisiaj Mieczysław Borowiak, Waldemar i Wiktor Zomer, tak Czesław Hoc, Artur Baranowski, Tadeusz Królikowski, Aleksandra Kozieł, Bogumiła Banaś i Elżbieta Polak. Ale kogóż tu przedstawiać? Wystarczy podać nazwiska. Aha, wszyscy dobrze wiedzą, o czym będzie mowa. Dobrze, będzie quiz w takim razie. Będzie quiz, będą zagadki. Spodziewamy się polityków, pani wymieniła? Spodziewamy się polityków. Miał przybyć Marek Hok, ma przybyć Czesław Hoc. Jeżeli przybędą, będzie bardzo miło. Zapytamy, jak kampania biegnie, jakie mają nastroje. Rozpoczynamy dzisiaj z wysokiego apatonu, od kultury, Regionalne Centrum Kultury, Bogumiła Banaś, po kumotersku. Będę rozmawiał z żoną o zajęciach teatralnych. Witam serdecznie. Podoba witam ci się w Studio Bałtyk? No jak zawsze. Nie pierwszy raz jestem już w Studiu Bałtyk. I cóż tam się dzieje w pracowni teatralnej, bardzo proszę. Rozpoczęła nowy sezon, był kulturalno-oświatowy, pracownia teatralna i do radiosłuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Kołobrzeg. Miałabym takie trzy główne komunikaty. Pierwszy to komunikat dotyczący przyjęć do zespołu teatralnego, czy właściwie do grup teatralnych. Chciałam uprzejmie jeszcze raz zaprosić do Regionalnego Centrum Kultury. Zgłaszajcie się. Grupy teatralne zaczynają działać i są to grupy w trzech kategoriach wiekowych. Kategoria dziecięca, kategoria młodzieżowa i osób dorosłych. Osobom dorosłym w sposób szczególny się kłaniam. Spróbujcie. Praca na scenie może dać Wam wiele radości. To pionierski pomysł jest na teatr dorosły w Kołobrzegu? Znaczy, myślę, że od jakiegoś czasu rzeczywiście trudno mówić o tym, żeby tutaj grupy składające się z osób dorosłych działały, chociaż przypominam, nasi dziennikarze próbowali przy okazji uroczystości miejskich, bodajże najróżniejszych Dnia Dziecka, próbowali przedstawiać no i z sukcesem żerali. Oczywiście. Tylko jednorazowo chyba, czy dwukrotnie tylko. No tak, ale to była taka akcja, która nawet zaczynała mieć już swoje tradycje. Co się dalej będzie czyli rozumiem, dziennikarze z tym pomysłem działo. Zapisać. Wszyscy. Szczególnie się kłaniamy osobom dorosłym. Zapraszam serdecznie. Jakiś termin może jest tego przybycia ważny? Przyjmujemy przez cały rok. Tak przynajmniej się ogłaszamy na naszej stronie internetowej. Na stronę internetową zapraszam, tam można skorzystać z numerów telefonów. To są numery do Ośrodka Kultury naszego, również bezpośrednio do mnie telefony. Spróbujcie. A zatem dzieci, młodzież i dorośli. To jest ten pierwszy komunikat, którym chciałam się podzielić. Drugi, szanowni Państwo, pracownia teatralna w 15-16 października organizuje warsztaty teatralne, głównie z myślą o pedagogach naszych, tych, którzy pracują z grupami teatralnymi i tych, którzy prowadzą zajęcia w zespołach recytatorskich, ale nie tylko. Myślę, że każda osoba zainteresowana warsztatami teatralnymi, a tematem tych warsztatów jest sztuka kreacji, jej warsztat i treść. Każda osoba zainteresowana będzie mile widziana w naszym gronie i tu pozwolę sobie od razu zarekomendować. Zajęcia prowadzą pani Ewa Ignaszak, reżyser teatralny, animator kultury, dyrektor sopockiej sceny Off the Beach, założycielka teatru Stajni Pegaza, w którym zrealizowała ponad 30 przedstawień. I pani Ida Bocian, aktorka teatru Stacja Szamocin, scenarzystka. I tu jakby trzeci komunikat w ramach tych warsztatów. Możemy uzupełnić, że panie już były w Kołobrzegu. Pani Ida Bocian grała monodram. Tulle.
słynną. Tak, także gdybyście Państwo chcieli sobie przypomnieć. Działo się to w sali koncertowej Teatr ratusza jednego jeszcze. Aktora Tulla, też monodram znany w kraju, można zawsze wejść A jest w internecie, na stronach RCK-u zapis tego wydarzenia w Kołobrzegu. Natomiast pani Ewa Ignaczak, scena Sopocka, Teatru of the Beach. Zatem są to warsztaty teatralne 15 i 16. I znowu zapraszam na stronę internetową naszą, RCK, tam szczegóły, bo w tej chwili myślę, że za dużo czasu nie ma, żeby się na ten temat rozgadywać. Ale też uwaga. Tak, i to jest trzeci komunikat. Pierwszy spektakl organizujemy, pracownia teatralna przy RCK organizuje pierwszy spektakl. On będzie w ramach warsztatów, ale dostępność na ten spektakl będzie znacznie większa niżeli na warsztat. Teatralne. Ale i chciałam tutaj. Duża scena czy mała? Mała scena mała teatralna, jednak. Mała scena. Orlando. Ale już jest według... postanowione, nie zdecydowały się na dużą? Ja myślę, że będą się musiały na tej małej zmieścić, tak, bo ta duża jest tam zaplanowana, myślę, że tam są plany w związku z tą dużą sceną. Będziemy jeszcze przypominać o tych wydarzeniach, głównie o spektaklu. Tak, ale trzy. Zapraszam do zespołów teatralnych, zapraszam na warsztaty teatralne 15-16, zapraszam na spektakl Orlando według Virginia Woolf, spektakl już uznany, miał swoją premierę w tym roku. A jak zobaczycie Państwo te panie, które przybywają do Kołobrzegu po raz drugi, to dowiecie się też, a powiem Wam już teraz, że prowadzą teatr w Sopocie. Ogromnie z zazdrością dużą oglądaliśmy ten teatr. Sopot ma świetną drużynę koszykówki i ma teatr. Do przemyślenia dla Kołobrzeżan. Zapraszam i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim zaproszę Państwa na przerwie, Wiktor wyda dźwięk. Stały bywalec Studia Bałtyk. Bardzo proszę. Pan przemówi, recital będzie na koniec, 3-minutowy recital na koniec, a teraz zanim Daniel Pawlak, który realizuje audycję, zmiksuje nam przerwę, to dźwięki wyda Wiktor Sommer. Proszę. Kolejny gość, pani Elżbieta Polak. Witam panią bardzo serdecznie. Witam wszystkich. I przychodzi do nas pani z radosną nowiną, szczególnie dla najmłodszych. Dla najmłodszych, którzy pokochali rysowanie, malowanie i inne tego typu zajęcia. Tak, jest to taka wiadomość, że po 2 latach przerwy będę z powrotem prowadzić zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. I właśnie z tego powodu znalazłam się dzisiaj u Państwa, żeby wszystkim powiedzieć, że rusza nowy rok kulturalny i zaczynają się zajęcia plastyczne dla dzieci. We wtorki o godzinie 17 do 18.30 będą to 2 godziny lekcyjne. Będą to zaproszone wszystkie dzieci ze szkół podstawowych, czyli od klasy 1 do 6. Będziemy pracować na wszystkich technikach malarskich, rysunkowych i wszystkim tym, co będą dzieci chciały się parać. Będzie się to odbywało w sali konferencyjnej w RCK. Mam nadzieję, że te dzieci, które przez te 2 lata zaczepiały mnie na ulicy i pytały się, kiedy będą zajęcia, będą zadowolone i przyjdą z powrotem. Oczywiście wszystkie te dzieci, które chodziły też do pani Joanny Marchewki na zajęcia, zapraszam też serdecznie, ponieważ pani Joanny na razie w pracy nie ma, jest nieobecna. Też oczywiście serdecznie zapraszam. I te zajęcia będą po to, żeby dzieci mogły artystycznie rozwijać się i spełniać swoje marzenia.
Wiele dzieci kocha rysować, malować i tworzyć i przelewać to, co się dzieje w ich wyobraźni. Wtorki, dobra pora, wieczór, popołudnie rodzice mają szansę swoje pociechy podrzucić. Czy jest za to jakaś odpłatność? Tak, będzie odpłatność 25 zł miesięcznie, a to po to, żebyśmy właśnie z tych pieniążków mogli kupić materiały, żeby dzieci pracowały na jednakowych materiałach i mogły poznawać różne techniki. Czyli rozumiem, że dziecko specjalnie w specjalistyczny sprzęt nie musi być wyposażone. Wystarczy, nie, że w razie chęci. Ponieważ właśnie jeśli dzieci przynoszą swoje materiały, to każde dziecko ma coś innego. A ja bym chciała pracować Mała w ten rywalizacja. Sposób. Właśnie. A ja bym chciała pracować w ten sposób, żeby dzieci po prostu na jednych zajęciach miały taką samą technikę i mogły jakby no i rywalizować i podglądać siebie, jak nawzajem pracują, bo to jednak przynosi efekty. Wiem to z doświadczenia, 27 lat prowadzenia takich zajęć. Myślę, że swoje zrobiły i jakiś bagaż doświadczeń mam za sobą, więc myślę, że to jest dobra metoda. Pani Elu, ja myślę, że chętnych nie będzie brakowało i myślę, że można się spodziewać pod koniec roku szkolnego jakiejś wystawy. Na pewno, zawsze na Dzień Dziecka organizowałam wystawę tych prac, żeby każde dziecko mogło się pochwalić, co przez cały rok zrobiło, jakie postępy, żeby rodzice mogli podziwiać, dziadkowie, bo to właśnie wtedy takie osoby na tą wystawę szczególnie przychodzą. Czy zapisy odbywają się w jakichś konkretnych godzinach, czy wystarczy przyjść na zajęcia? Teraz 4, to będzie chyba 5 października, będą pierwsze zajęcia i na te właśnie zajęcia zapraszam dzieci z rodzicami po to, żeby zapisać i zrobić opłatę, żebyśmy mogli ruszyć z kopyta i myślę, że od tego dnia już wszyscy będą mogli powiedzieć, że chodzą na zajęcia plastyczne. Czyli od przyszłego tygodnia wszystkie dzieci i młodzież, która kocha rysować, malować i tworzyć wszelkiego rodzaju prace plastyczne, Regionalne Centrum Kultury, sala konferencyjna, wtorek, godzina 17. Tak. Oddzielne zajęcia oczywiście dla młodzieży. Te zajęcia będą odbywały się w czwartki, też na godzinę 17. Tu młodzież przychodzi ze swoimi materiałami i zajęcia ma darmowe, a to dlatego, że młodzież przygotowuje się troszeczkę w inny sposób, ponieważ te prace szykuje do teczek po to, żeby zdać na egzaminy do liceum plastycznego, do wyższych uczelni plastycznych, więc akurat te zajęcia będą się odbywały troszkę inaczej. Właśnie darmowo, w czwartki o godzinie 17 przy sztalugach, już bardziej profesjonalnie i po to, żeby przygotować ich do egzaminów do uczelni już profesjonalnych. Myślę, że za jakiś czas spotkamy się i zapytamy się, jaka jest frekwencja, jakie zainteresowania. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję, zapraszam wszystkich serdecznie. Do widzenia Państwa. Artur Baranowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Odchudzonego, pogodnego, opalonego, a to dlatego, że Ustronie Morskie mu tak służy chyba. Przez lata związany z Kołobrzegiem, teraz dyrektoruje Ustroniu Morskim, ale przybywa do Państwa z propozycją dla Kołobrzeżan. Bardzo proszę. Propozycja jest bardzo ciekawa. Spotkanie z literaturą, myślę, najwyższej próby. W przyszły piątek, czyli 7 października o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu spotkanie z Andrzejem Stasiukiem. Pisarzem, eseistą, dramatopisarzem, wydawcą. Człowiekiem, który jest nagradzany za swoją działalność literacką ostatnio nagrodą ministra kultury, a być może za 2 dni, czyli 2 października okaże się, że także otrzymał tegoroczną nagrodę Nike. Czego mu życzymy. Ja jako człowiek, który będę prowadził to spotkanie w przyszły piątek, życzyłbym sobie mieć tutaj laureata Nike. Mieliśmy już taki przypadek w Kołobrzegu. Dokładnie tak i myślę, że to byłoby tym bardziej ciekawe. To znaczy nie, przepraszam, było dokładnie tak, że Jerzy Pilk wyjechał ze spotkania i dostał Nike. No to może jest to jakiś znak, może Kołobrzeg jest szczęśliwym miejscem. No fajnie dla, by było. Przyszedłeś z jego najnowszą książką i jak rozumiem, oprócz tego, że organizujesz spotkanie, mogę cię zaliczyć do klubu fanów Stasiuka? Ja nie jestem specjalistą, myślę, jeśli chodzi o literaturę Stasiuka, nie zaliczyłbym się do tego grona, natomiast jestem na pewno fascynatem jego pisarstwa. Ono mi się podoba za to, że z fantastyczną łatwością Andrzej Stasiuk posługuje się językiem polskim. Tworzy bardzo piękne zdania, które układają się w nieprawdopodobnie interesujące opowieści. Dziennik pisany później, to jest jego ostatnia książka, właśnie za nią jest nominowany do nagrody Nike. To jest książka, która zawiera bardzo mało akapitów. To jest taka opowieść pisana właśnie jakby opowiadana.
jakby dziennik. Nie jest ciąg. Ciąg. Nie jest jak klasycznym dziennikiem, to znaczy poniedziałek wyszedłem przed domek, popatrzyłem jak pięknie i tak dalej. Zapaliłem papierosa. Nie. To jest naprawdę literatura wysokiej klasy i to jest... Andrzej Stasiuk jest znany z tego, że spogląda na Polskę z punktu widzenia Europy Środkowej. A tu książka o Polsce jest dla odmiany. Tak, książka jest o Albanii, o południu Europy i czyli także o Polsce. Ostatnia trzecia część jest o Polsce i to bardzo właśnie ciekawe jest porównanie, jak widać tę Polskę zarówno z południa Europy. Jego południowe książki czytałem, że tak jest. On w ogóle mieszka w dość ciekawym miejscu w Polsce, bo na jej południowo-wschodnim krańcu i bardzo często zajmuje się tematyką pogranicza polsko-ukraińskiego. Artur, ja zaproszę Cię jeszcze przed całym spotkaniem. Być może dojdzie do tego, że uda się zarejestrować wywiad, jakbyś przeprowadził z panem Stasiukiem dla nas, dla naszej stacji. To byliśmy wdzięczni, żeby go nie męczyć i tak raz spotkanie, później jeszcze powtarzasz wywiad. Więc polecam. Ja jeszcze bym zarekomendował to spotkanie, żebyście sobie zaplanowali, ponieważ on jest w ogóle bardzo ciekawą osobą. Czy miałeś już przyjemność rozmawiać z nim? Nie miałem możliwości rozmowy z nim. Widziałem kilka wywiadów, kilka rozmów z nim prowadzonych. Wydaje mi się, że naprawdę spodziewać się można po nim bardzo ciekawego wieczoru. Jak mówię, no ja nie jestem specjalistą od Stasiuka, ale być może to będzie właśnie atut w rozmowie z nim. Najlepiej wychodzą wywiady, jak się zderzają osobowości, które się nie znają. Musimy się już pożegnać. Czy chcesz jeszcze coś dodać? Chciałem tylko przypomnieć, że to spotkanie odbędzie się 7 października po piątek. Będziemy o na 18. antenie jeszcze reklamować. Mamy tydzień czasu, żeby się do tego przygotować, przeczytać książkę, bo dobrze znać też twórczość. I powiedzieliśmy gdzie? W Regionalnym Centrum Kultury w Małej Sali. Powiem Państwu, że jeszcze o wyjątkowości tego spotkania świadczy to, że to spotkanie właściwie załatwiałem, mówiąc kolokwialnie, przez okrągły rok. No, gratuluję wytrwałości. Znam ten ból. Artur Baranowski był Dziękuję Państwa bardzo. Gościem. Zapraszam na dżingiel radiowy. Wysyp zdarzeń kulturalnych. Dariusz Kaleta. Witam, pozdrawiam. Dawno Cię u nas nie było i z czym przybywasz? Dzień dobry, witam radiosłuchaczy. Proszę Państwa, no przybywam zaproszeniem na dwie wystawy, które odbędą się w wernisażu tych wystaw w przyszłym tygodniu. W przyszły piątek... Czyli też mamy tydzień czasu, żeby się przygotować. Tak, tak, tydzień czasu. Mentalnie można dać garnitur do czyszczenia i przyjść, żeby obcować ze sztuką. I bez żartu, Darek to mówi, ponieważ będzie naprawdę wydarzenie. Tak. Proszę Państwa, więc na terenie Galerii Sztuki Współczesnej w piątek o godzinie, zaznaczam, 19:30. Przypominam i bardzo proszę stałych bywalców i tych, którzy chcą zobaczyć tę wystawę, odbędzie się otwarcie wystawy Barwna Paleta Galerii SD. Jak co jakiś czas z tej znakomitej galerii ściągam do Kołobrzegu wystawę i prezentujemy na tej wystawie współczesnych, znakomitych artystów. Zobaczymy tam Karola Bąka, Tomka Sętowskiego, Pieluchę, Daniela i wielu innych. Zobaczymy pejzaże Marii Dziopak. Jej wystawa indywidualna parę lat temu cieszyła się dużym tutaj powodzeniem u nas. Jest to wydarzenie, bo będziemy w przekroju zdradzić widzieli... tytuł wystawy. Bo... Już powiedziałem, Barwna Paleta Galerii SD. To jest tytuł wystawy. Bo przyszedłeś z katalogiem o innym tytule. O innym tytule, dlatego za chwilę. Powoli. Za chwilę, tak. Z kolei w Regionalnym Centrum Kultury o godzinie 18:00, proszę Państwa, odpalamy wystawę fotografika, rzeźbiarza, pana Wacława Wantucha. O ile ci, którzy byli na poprzedniej wystawie i podziwiali ją, to jest jeden z lepszych Galeria fotografii. Za tydzień, a Ercek w tym tygodniu? Nie, też za też tydzień. Za tydzień. Właśnie, dobrze. Nakładają się dwa wernisaże. Pierwszy w piątek, a drugi w sobotę. I na oba wernisaże serdecznie Państwa zapraszam wraz z pracownikami Regionalnego Centrum Kultury. Chcę tylko powiedzieć, że nie będę zdradzał temat Wantucha. Proszę przyjść, zobaczyć, przekonać się, czy to zdjęcia będą... Zdjęcia już wiszą, czy nie? Zdjęcia przyszły, właśnie przyszły. Zdjęcie w skrzyniach firma Olympus, bo współpracuje z firmą Olympus. Przysłała całą wystawę. W przyszłym tygodniu montujemy dwie wystawy naraz. Wystawy na obiekcie w centrum miasta i tu na ulicy Solnej 1. A katalog, który Ci towarzyszy? A katalog, który mi... To jest niespodzianka. Proszę Państwa, też już teraz będę powoli reklamował wystawę.
wystawy Magical Dreams 2011. Jest to wystawa malarstwa fantazy i realizmu magicznego Society Londyńskiego, która się takim malarstwem zajmuje. Została zorganizowana przez Beskidzką Galerię Sztuki i komisarzem wystawy jest Jacek Lipowczan, który już od lat należy do tej londyńskiej elitarnej grupy malarzy. I ta wystawa obecnie jest do zobaczenia na południu kraju, po czym jedzie do Włoch, do Mediolanu i jeszcze w jedno miejsce. I od stycznia będziemy mogli tą wystawę zobaczyć u nas. Będę przypominał, bo naprawdę tam są znakomite nazwiska międzynarodowe i warto to będzie zobaczyć. W styczniu rozpoczynasz 2012 z dużego... Aha, bo ja widziałem, nie, ostatnio się kontaktowałeś z malarzami właśnie, o których tu wspominałeś. Dreams, ja myślałem, że to może wcześniej jest, to znaczy styczeń. Czyli za tydzień obecność obowiązkowa na dwóch warnisażach i szykujemy apety ty już sobie na 2000. I zapraszam zarazem już jak wystawa dobiegnie końca, barwna paleta Galerii SD. Proszę Państwa, mamy w listopadzie fotografię, plakat Leszka Mądzika, jednego z największych reżyserów. A o Mądziku to nie mówiłeś. Sztuki i... Przybywa osobiście? Osobiście będzie mistrz. Na terenie regionalnego centrum będzie spektakl, jak również są planowane przez dyrektora trzydniowe warsztaty. Więc się naprawdę dzieje. Zapraszam. O Mądziku od razu wchodzi Magical Dreams, więc ja już teraz przypominam, żeby nastawić się duchowo. Proszę nie jeździć do Warszawy. Nie trzeba do Warszawy. Poczekajcie w Kołobrzegu. Kolejny gość. Piękna pani przybyła do nas. Aleksandra Kozioł, witam panią serdecznie. Pani przybyła do nas z Zakładu Zieleni Miejskiej i wcale nie będziemy mówić o sadzonkach, a wręcz przeciwnie. Będziemy mówić o czymś, o czym głośno ostatnio jest w Kołobrzegu, o odpadach. Tak, dokładnie. O odpadach i o tym, co robić, żeby było lepiej. No właśnie, nie bardzo wychodzi w naszym mieście segregacja śmieci, tak? To prawda? Znaczy może nie tyle wychodzi, to zależy chyba od rejonu, ale faktycznie w koszach, na pojemnikach, na plastiki czy szkło nadal znajdują się po prostu odpady, które nie powinny tam się znajdować. No dobrze, ale jeżeli ktoś mieszka i ma coś takiego jak jeden pojemnik przy swojej posesji, ja mieszkam w małym bloku, też mam jeden śmietnik, tak naprawdę, żeby te śmieci posegregować, muszę iść na sąsiednie osiedle do tych pojemników, które są to ustawione i nie ukrywam, że wybierałam się swego czasu na takie spacery, chociażby z plastikowymi, zużytymi butelkami, natomiast to, co się działo przy tych pojemnikach, zniechęciło mnie do tych spacerów, ponieważ raz, że śmietniki były, te pojemniki były zawsze przepełnione, po drugie, były tam przedmioty, które nie powinny być. Tak, wiemy o tym, że pojemniki, no niestety tutaj staramy się coraz więcej, dokupujemy coraz więcej pojemników, staramy się je rozstawiać w nowych lokalizacjach, wymieniać pojemniki, które są już zniszczone na nowe. No ale tutaj, no, jeżeli chodzi o rodzaj odpadów, no to tutaj ukłon w stronę mieszkańców, w stronę tych osób, które po prostu, nie wiem, nie wstydzą się i podrzucają tam odpady, czy budowlane, czy komunalne. Podrzucają, a może nie wiedzą, co z tym zrobić. Ostatnio zrobiliśmy akcję, która polegała na tym, że na każdym pojemniku, nadal ta akcja jest prowadzona, przyklejamy naklejkę, co należy wrzucać i co nie należy wrzucać. Że na przykład butelki plastikowe typu PET to są butelki, które po napojach, po wodzie, każdy z nas w domu na pewno jedną, dwie, że tak powiem w cudzysłowie, produkuje. I te butelki po prostu można wrzucać, ale już na przykład zabawki plastikowe, wydaje nam się, że to jest zabawka plastikowa, w środku jest jakaś elektronika, no to taki... Albo śrubki, to już takie, to już takie nie. Rzeczy nie powinny tam trafić. Znowu, jeżeli chodzi o szkło, no to wiadomo, że jeżeli wrzucamy butelki szklane, to nie wrzucamy razem z reklamówką plastikową, a bardzo często się tak zdarza, że... Bo wygodniej, dokładnie. Otwory są tak małe, że powinno się mieścić jedna butelka i czasami się naprawdę dziwimy, jak coś mogło trafić do tego pojemnika, skoro jest otwór tak mały, a czasami są tam różne rzeczy. A gabarytowo jest wrzucane zupełnie co innego. Jeszcze jest coś takiego jak śmieci AGD RTV. Co z tym? Jeżeli chodzi o zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, to kompostownia z miłą chęcią przyjmie takie odpady od mieszkańców, tylko bardziej mówię odpady, znaczy zużyte na przykład telewizor, pralkę, lodówkę, czyli nie drobne, wystawiamy, nie, wywozimy. Nie wystawiamy, przywozimy do nas na kompostownię codziennie od godziny 6 do godziny 18,
Zatrzymujemy się tylko przed budynkiem Wagi, mówimy, że przywieźliśmy zużyty telewizor, pralkę, lodówkę, radio, komputer, bo naprawdę różne rzeczy trafiają do nas. Wtedy po prostu pani poprowadzi, pokieruje, gdzie zostawić taki sprzęt. I jest to nieodpłatne od mieszkańców naszego miasta. Nieodpłatne i to jest ważne, proszę Państwa, więc tak naprawdę wystarczy trochę naszej dobrej chęci, prawda? Dokładnie. Dbamy w końcu o swoje środowisko.